dzień dobry, witajcie tutaj K2 Podcast. Z tej strony oczywiście, jak zawsze, Karol Bartkowski oraz... Karol Mancerz. Witajcie, witamy serdecznie raz jeszcze. Dzisiaj poruszamy temat sztucznej inteligencji. Takiej sztucznej inteligencji z perspektywy oczywiście praktycznej, z perspektywy również wiedzy, czyli co można z tym zrobić, jak to wykorzystać i nie tylko informacyjnie, ale będzie też oczywiście edukacyjnie. Tym z pewnością zajmie się Karol Bancerz, bo on jest w tym ekspertem. Ja dzisiaj będę trochę takim, wiecie, dziennikarzem, będę waszym ambasadorem naszych słuchaczy, dlatego że ja na sztucznej inteligencji aż tak dobrze się nie znam, jak zna się Karol, więc ja będę go dzisiaj wypytywał, dociskał, będę go oczywiście jak gdyby wypytywał o wszystko, co się da, i Karol na to się dobrowolnie zgodził, więc będzie dzisiaj też na ten temat dużo. A Karolu, gdyby w takim razie w krótkich żołnierskich słowach, o czym ty, choćbym cię nie zapytał, to i tak z pewnością powiesz. No z pewnością powiem, albo odpowiem na pytanie, czym jest sztuczna inteligencja, bo każdy teoretycznie wydaje mi się, że wie, czym jest, natomiast problem polega na tym, że nie każdy dobrze rozumie sztuczną inteligencję i dzisiaj sobie na pewno o tym co nieco powiemy. Powiemy sobie przede wszystkim, czym jest słabo oraz mocna sztuczna inteligencja, bo te pojęcia w ogóle się jakby w mainstreamie nie pojawiają, czym one są. Oczywiście powiemy sobie również o tym, czy sztuczna inteligencja to rzeczywiście, albo jeszcze nadal moda, bo niektórzy mówią, że ta moda już trochę przemija. No i oczywiście odpowiemy sobie na pytanie związane z tym, czym sztuczna inteligencja może nas wszystkich zaskoczyć i co może nam wnieść zarówno w obsłudze klienta, jak i sprzedaż. Ale o tym w dzisiejszym odcinku na pewno sobie bardzo dużo będziemy mówić. Do dzieła. 3, 2, 1, startujemy. Dobrze, zatem... Pierwsze pytanie i ta rzecz, o której sam też wspomniałeś. Czym właściwie jest ta sztuczna inteligencja, Karol? Myślę, że trzeba tutaj powiedzieć, czym nie jest. Nie jest na pewno człowiekiem, ale jest z drugiej strony takim połączeniem człowieka z robotem. Tak wyobrażamy sobie to zawsze na filmach. No i rzeczywiście ta sztuczna inteligencja to jest takie przedłużenie człowieka, przy czym bardziej myślimy tutaj i mówimy i o tym, że mamy do czynienia z algorytmami, które naśladują człowieka. Przy czym na algorytmy mam tu na myśli wszystkie te mechanizmy, które gdzieś tam głęboko w człowieku siedzą, tkwią w jego mózgu i to one sprawiają, że człowiek jest człowiekiem, a maszyna maszyną. Więc sztuczna inteligencja to tak naprawdę twór, wymysł człowieka. Gdybyśmy mieli to porównać do aktu stworzenia, to bym powiedział, że my jesteśmy już tutaj na etapie bogów i właśnie tworzymy nowe życie, czyli Adama i Ewę. I tym właśnie jest sztuczna inteligencja, tak w bardzo dużym skrócie mówiąc. Okej, dobrze, czyli z drugiej jednak strony, skoro my się bawimy w bogów, tak, jako ludzie, w tym sensie, czy nimi już jesteśmy, jeżeli o to chodzi, to czy to nie jest trochę tak, że Bóg się może w końcu na nas trochę też obrazić, jak patrzymy tak ludzi, czyli dlatego, że sztuczna inteligencja może się nieco, nie wiem, wymknąć spod kontroli w jakiś taki sposób, jest na to szansa? Wiesz co, bardzo dużo i bardzo często mówi się o tym, że sztuczna inteligencja jest w pewnym stopniu zagrożeniem, ale to wynika tak naprawdę z braku zrozumienia tej sztucznej inteligencji i myślę, że też wynika z tego, że my jesteśmy kulturowo uwarunkowani, że robotom nie powinniśmy ufać, no bo jakby nauczyło to nas kino, z którym mieliśmy styczność. Boimy się przede wszystkim tego, co jest nieznane. I nie wiem, czy... No, może mało jest takich słuchaczy, którzy pamiętają historię, kiedy to w Polsce była przeprowadzana taka masowa, bym powiedział, elektryfikacja małych wsi. Tam rzeczywiście, no to było wyraźne, widać ten lęk. Nie wiem, na pewno kojarzysz, Karol, ten film Sami Swoi. Tam jest bardzo taka ciekawa scena, kiedy to matka Kazimierza Pawlaka, wskazując palcem na świecącą się żarówkę pod sufitem, a siedząc na nowo wybudowanym piecu, mówi, że no wszystko w porządku, ale jeszcze gdyby tej elektryki nie było, to byłabym już spokojna. I to jest taki cytat, który bardzo fajnie pokazuje nam kwestie związane z lękiem przed tym, co jest nieznane. My rzeczywiście mamy takie przeświadczenie, że jeżeli czegoś nie znamy, to nawet nie dotykamy tego, nie próbujemy. No ja jestem akurat przeciwnością tego, bo jak tylko zobaczę chociażby w jakiś, nie wiem, orientalny smakołyk, który
pewnie większość ludzi by nie tknęła, to ja bardzo chętnie to spróbuję. Ja lubię testować i może dlatego mam takie mniejsze obawy co do sztucznej inteligencji. Ktoś kiedyś powiedział nawet, że jestem takim ambasadorem sztucznej inteligencji. No ja osobiście uważam, że ambasadorem tutaj trudno jest nazwać, natomiast ja sztuczną inteligencję po prostu traktuję jako kolejne narzędzie, które możemy wykorzystywać, a jeśli będziemy to wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, które zostało gdzieś tam zapisane nam, powiedzmy gdzieś w nieboskłonie, no to super, to wykorzystujmy to w tych słusznych bardziej czynnościach czy działaniach, które musimy wykonać. A moim zdaniem sztuczna inteligencja bardziej pomaga niż szkodzi. No dobrze, to też, bo dzisiaj rozmawiamy oczywiście bardziej w kontekście biznesowym, zresztą nasz podcast jest jak gdyby w tym kontekście, więc na pewno będzie i tym razem. Zatem, jeżeli nie mamy się czego bać, jest okej, ale to nie oznacza, że każda sztuczna inteligencja jest dobra, że każda sztuczna inteligencja jest dobrze zrobiona, zaprojektowana, prowadzona itd., itd., czyli ma dobre podstawy i dobrą realizację. Czym zatem według Ciebie jest słaba sztuczna inteligencja i mocna sztuczna inteligencja? No wiesz, może zaczniemy od tego, że sztuczna inteligencja słaba oraz mocna to nie jest takie sformułowanie, które według mnie można jakby uznać, tak? Bo słabą sztuczną inteligencją jest ta inteligencja, która jest oparta o bardzo proste algorytmy. I takim przykładem słabej sztucznej inteligencji są wszystkiego rodzaju roboty, które składają na przykład samochody w fabrykach, albo roboty typu ekspres do kawy. To jest właśnie taka sztuczna inteligencja, ale słaba. Generalnie możemy to nazwać jako ogólnie pojęcie robotów. Niekoniecznie robotyki, a samych robotów. Mocna sztuczna inteligencja to wszystkie te elementy sztucznej inteligencji, które zbliżają technologię do bycia człowiekiem, bym tak to powiedział. Czyli na przykład technologie rozpoznawania mowy, technologie predykcji, które pozwalają na przewidywanie na podstawie algorytmów pewnych zdarzeń w przyszłości. Sztuczną, mocną inteligencją będzie na przykład komunikacja głosowa oparta o voiceboty. Mam tu na myśli bardziej sztuczną inteligencję w postaci Alexy, OK Google, bądź Cortana, bądź też Siri. Tak? To są wszystkie mocne sztuczne inteligencje. Ale wszystkie te słaba sztuczna inteligencja to są tak naprawdę chatboty. Tylko nie oparte oczywiście o mechanizmy, ja to tak trochę branżowo powiem, wybierania, tak jak dzwonimy na jakąś infolinię, to wybieramy na klawiszach pewne opcje. I generalnie chatboty, te, które są dostępne na rynku również w Polsce, są bardziej oparte o taki klikalny IVR. Są oczywiście sztuczna inteligencja bardziej zaawansowana w przypadku chatbotów i rzeczywiście operująca na poziomie rozpoznawania znaczenia konkretnych słów, które zostały napisane przez człowieka po drugiej stronie ekranu, przy klawiaturze. I to są takie trochę bardziej zaawansowane, ale nadal w dalszym ciągu jest to słaba sztuczna inteligencja. I tutaj tak bym to mógł bardziej zdefiniować. A więc słaba, prosta, mocna to już ta bardziej zaawansowana, wymagająca większych nakładów związanych z inwestycją, jeżeli chodzi o czas przygotowania ich zaprogramowania. Po prostu. Okej, okay, a czy w takim razie może też być podział na taką, wiesz, mocną, słabą, w zależności od tego, do czego służy? No generalnie to tak się odbywa, to tutaj uzależnione jest tego, od tego, czy i w jaki sposób ona jest wykorzystywana. Rzecz jasna, my możemy wykorzystywać algorytmy bardziej zaawansowane sztucznej inteligencji mocnej, na przykład komunikację głosową w tych procesach bardziej prostych, na przykład produkcji samochodów. Inżynier, mechanik może powiedzieć robotowi, co ma wykonać. I tutaj mamy do czynienia z połączeniem mocnej sztucznej inteligencji, czyli rozpoznawania mowy, rozpoznawania głosu, z taką operacyjną, manualną sztuczną inteligencją, czyli taką słabą sztuczną inteligencją. To jest jak najbardziej dopuszczalne, natomiast ja nie widzę tutaj sensu takiego połączenia, że wykorzystujemy mocną, żeby wykonywać te czynności słabe. Rzeczywiście ona z czasem, ta sztuczna inteligencja, będzie przychodziła coraz bardziej, będzie zaawansowana i rzeczywiście no, niewykluczone, że za te 10 czy 5 lat, bo to różnie różne osoby mówią, będziemy mieć do czynienia z mocną sztuczną inteligencją przy produkcji na przykład samochodów, a więc taką robotyką bardziej zaawansowaną. No dobrze, no ale to z drugiej strony ja mam takie nieodparte wrażenie, tak bardziej z filmów, bo oczywiście może jeszcze nie teraz, ale z takich filmów, że im sztuczna inteligencja mądrzejsza, tym ludzie jak gdyby odwrotnie, czyli stajemy się
może nie tyle mniej inteligentni, no bo to jest pewnego rodzaju cecha wrodzona też, więc można ją jedynie tam rozwijać. Zresztą różne są na ten temat zdania, ale zmierzam do tego, że może tak być, że kiedy ona zaczyna nas wyręczać w wielu rzeczach, to może się okazać, że w pewnym momencie, gdy jej zabraknie, czy na przykład z jakiegoś powodu brakuje chwilowo, to stajemy się nieco bezradni. Tak? To pewnie takich przykładów, nie tylko ze sztuczną inteligencją, ale z wieloma innymi w ogóle takimi rzeczami, które wyręczają nas, może się okazać, że rzeczywiście jest więcej tych przykładów, chociażby telefon komórkowy, który jest teraz smartfonem, właściwie nie telefonem. Trudno bez niego sobie życie wyobrażać, tak? Bo on w wielu rzeczach nas po prostu jak gdyby wyręcza. Czy z tą sztuczną inteligencją, no bo mówi się o tym, że to jest moda, nawet sam wspomniałeś, że czy to jest na pewno moda, czy to nie jest moda, czy to jest też trochę tak, że jedni ją bardziej forsują, nazwijmy to, i wprowadzają, bo może chcą, żebyśmy my jako ludzie byli bardziej, nie wiem co, podatni w jakiś tam sposób na to, czy wiesz, czy jak gdyby, żebyśmy byli wygodniejsi i tak dalej. Jakby ty to oceniasz? Czy to jest moda i konieczność, czy przemijająca? Znaczy powiem tak, to nie jest już tak naprawdę modą. Moda to tak naprawdę na sztuczną inteligencję była 20-30 lat temu. Dzisiaj mam do czynienia, no, niektórzy uważają, że rzeczywiście to jest moda oczywiście, natomiast ja uważam, że to nie jest już moda, to już jest bardziej trend albo konieczność. Nie wiem, jedynym tak naprawdę zawodem, który w wyniku robotyzacji, automatyzacji na razie, póki co przestał istnieć, to jest windziarz. Czy kojarzysz jakąś windę, w której stałby pracownik i wciskałby guziki w windzie? Ja nie kojarzę. Teraz może w Warszawie, nie. W Pałacu Kultury i Nauki kiedyś było, to pamiętam jako dziecko. Natomiast dzisiaj nie wiem jak jest, bo dawno nie wjeżdżałem na taras widokowy z windziarką czy windziarzem, no, ale rzeczywiście sztuczna inteligencja czy automatyzacja powoduje, że już nie potrzebujemy takich zawodów. Z drugiej strony, czy wiesz czym się zajmuje inżynier sieci neuronowych na przykład? 10 lat temu nie było w ogóle takiego zawodu. Dzisiaj inżynier sieci neuronowych to tak naprawdę programista zajmujący się sztuczną inteligencją. A nie wiadomo, czy za rok przypadkiem ten zawód, czy te czynności nie zostaną rozdzielone na 3-4 nowe stanowiska. Więc rzeczywiście możemy uważać, że jest to sztuczna inteligencja jest modą, ale z drugiej strony w sytuacji, w której się znaleźliśmy, a więc w sytuacji, w której brakuje już nam rąk do pracy tak naprawdę, to sztuczna inteligencja nie jest nawet zagrożeniem, jest po prostu koniecznością. Z drugiej strony, jak patrzymy na sztuczną inteligencję jako na kolejne przedłużenie możliwości działania człowieka, po prostu jako narzędzie, no to nie ma się tutaj czego bać, tak? No jeżeli z drugiej strony to narzędzie będzie wykorzystywane do złych celów, no to będzie wykorzystywane do złych celów, no również młotkiem człowieka ale można to nie jest zabić, wina tak? narzędzia. Ale to jest narzędzie, tak? Ale to nie jest wina narzędzia, to jest wina osoby, która wykorzystuje to narzędzie. Więc jeśli sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana przez kogoś o złych zamiarach, no to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia ze złą sztuczną inteligencją. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że sztuczna inteligencja budowana jest przez człowieka. I w momencie, kiedy to człowiek źle zaprogramuje tą sztuczną inteligencję, to dojdzie do sytuacji, w której ta sztuczna inteligencja obróci się przeciwko człowiekowi. Nie jest to możliwe z uwagi na takie wpisane lata temu pewne trzy zasady, jeżeli chodzi o robotyzację. A więc przede wszystkim nie szkodzi człowiekowi, to jest jedna z tych definicji, tych deklaracji, które istnieją. I to w ten sposób wygląda, tak? Więc to ani nie jest moda, a z drugiej strony, jeżeli to już jest moda, no to trochę dziwne, bo każdy w zasadzie już sięga po tą sztuczną inteligencję. No nawet dzisiaj ty miałeś u siebie w kieszeni sztuczną inteligencję, tak? Bo miałeś smartfon. Smartfony są wykorzystywane, albo są już w sobie, mają zaszyte algorytmy sztucznej inteligencji i one działają, tak? To jest po prostu kolejne narzędzie, na którym po prostu człowiek może pracować, bazować. W związku z tym, że trochę jak gdyby rzeczywiście
ta sztuczna inteligencja, skoro nieznana, skoro nie do końca też jak gdyby określona, no bo chyba na tym polega cała idea, że tak naprawdę... Znaczy, wiesz, sztuczna inteligencja, wejdę w słowo, sztuczna inteligencja jest już określona, wiemy, co ona może, wiemy, do jakiego etapu jest ona doprowadzona od strony takiej technologicznej, te sieci neuronowe, jak są zbudowane, ale problem polega na tym, że my nadal jako biznes nie wiemy, do czego wykorzystywać tą sztuczną inteligencję. Tu jest cały pies pogrzebany, bo my wiemy o tym, że warto, że i słyszymy z każdej strony, że warto, że koniecznie trzeba, bo to jest taki trend, że jeżeli nie zrobimy sztucznej inteligencji, nie wdrożymy u siebie tych mechanizmów związanych ze sztuczną inteligencją, to za 3, 5, 10 lat konkurencja nas wyprzedzi. I my się zawsze zastanawiamy, do czego wykorzystywać tą sztuczną inteligencję. I ja mam jedną taką podstawową receptę. Sztuczna inteligencja, czy inaczej systemy automatyzujące, powinny być wykorzystywane w sytuacji, w której mamy do czynienia z często powtarzalnym procesem, które teoretycznie mogłaby wykonywać maszyna. Więc jeżeli na przykład naszym działalnością jest informowanie klientów naszych poprzez na przykład telefon, to taki przykład, telefonicznie o informacji o zbliżającym się terminie płatności rachunku, to spokojnie możemy to zrobić robotem. Dostępna obecnie na rynku technologia, chociażby tutaj technologia Brilliance, umożliwia taką czynność i to w zupełności całkiem bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o firmy windykacyjne. To jest przypomnienie o terminie płatności, nic więcej. Przecież biznes już dawno zaczął wysyłać SMS-y do swoich klientów z informacją: drogi kliencie, masz dzisiaj wizytę u lekarza. To też jest może nie sztuczna inteligencja taka wprost, ale na pewno jest to słaba sztuczna inteligencja, o tak bym powiedział. De facto jest to po prostu automatyzacja i nic więcej, ale mamy do czynienia z algorytmiczną podejściem do procesu. Więc jeżeli nasze procesy w organizacji są ułożone na podstawie algorytmów i tam, gdzie nie jest niezbędny człowiek, wykorzystujmy roboty. A tych ludzi, którzy to wykonują obecnie, przesuwajmy na bardziej kreatywne zadania, bardziej zaangażowane, tam, gdzie jest wymagany bezpośredni kontakt z klientem, takim namacalny, tak? Klient na pewno nie będzie miał żadnych przeszkód, żeby usłyszeć informację o zbliżającym się terminie płatności za fakturę, jeżeli zadzwoni do niego robot. Ba, możemy zrobić też takie rozwiązanie, i to technologia Brilliance zresztą umożliwia, że zadzwoni głos, może w ten sposób, który w ogóle nie przypomina na przykład Iwonę, tak? Bo to Iwona była takim głównym dźwiękiem, który się pojawił. Rzeczywiście wiedzieliśmy, że to jest robot. Absolutnie. Sztuczna inteligencja i Brilliance może być oparta o dowolny głos tak naprawdę. To nic, że tam jest głos znany z rozwiązania Dialla, ale równie dobrze mógłby być tam męski, żeński, jakikolwiek inny głos, tak? Tutaj nie ma problemu, tak? Bo to wszystko jest oparte o nagłaniania lektorskie, a nie budowanie słów na podstawie wcześniej zanotowanych, zarejestrowanych dźwięków. Tak, to jest zupełnie inna technologia. Tutaj nie mówimy o TTS, tylko mówimy bardziej o podejściu takim do zrozumienia języka. To jest rozpoznawanie i rozumienie mowy. To jest jeszcze wyższe zaawansowana sztuczna inteligencja, niż mamy do czynienia na przykład z systemami Alexa, OK Google bądź inne, które są oparte o rozpoznawanie mowy. To jest rozpoznawanie i rozumienie mowy. To są dwa różne światy. O tym niestety zapominamy. Ale u nas sztuczna inteligencja opiera się na ogół niestety na rozpoznawaniu tekstu pisanego, na analizowaniu tego, co jest napisane. To jest oczywiście sztuczna inteligencja, ale to jest słaba sztuczna inteligencja. Ona wyłapuje słowa, które są zapisane. Rzecz jasna, możemy to podciągnąć pod bardziej mocną sztuczną inteligencję, bardziej zaawansowaną, ale rzadko znaleźć można i trudno można znaleźć takie systemy, które rzeczywiście można o nich mówić, że są to mocną sztuczną inteligencją. Bo nawet OK Google, tak prawdę mówiąc, nie wiem, czy kojarzą Państwo i czy słyszeliście konferencję prasową, gdzie prezes Google pokazywał, w jaki sposób to wszystko ma funkcjonować. Jeżeli nie, to oczywiście odsyłam do programu CC Talk, gdzie bardzo dogłębnie przeanalizowałem to z prezesem firmy Voistel, Dawidem Wójcickim, i porozmawialiśmy sobie co nieco o tej sztucznej inteligencji od Google'a. Więc tak to ja bym odbierał, tak to bym postrzegał. No dobrze, ale to też jak tak słyszę, to przychodzi mi do głowy taka rzecz, że mniejsze firmy, które nie będą się bały sztucznej inteligencji, a jednocześnie będą też miały dobre wsparcie merytoryczne ze strony partnerów, chociażby biznesowych, czy na przykład między innymi również Twojego portalu CC News. Mam na myśli, że małe firmy mogą w wielu aspektach
równie dobrze, znaczy mogą konkurować z silniejszymi partnerami. Tak? Mam na myśli coś takiego, że jeżeli wykorzystujesz sztuczną inteligencję, to na przykład mając dobre rozwiązanie, bo trudno powiedzieć dobrą sztuczną inteligencję, tak? Tylko dobre rozwiązanie, mogę w wielu aspektach, na przykład, nie wiem, konkurować jako jednoosobowa firma z firmą, która ma 5 osób, tak? Bo mam na przykład zautomatyzowane takie czy inne rzeczy, a z kolei firma 5-osobowa może spokojnie być może konkurować z dużą firmą, nawet tam powiedzmy, nie wiem, 50 osób, znaczy dużą, no w kontekście oczywiście dużo większą od siebie, tak? Ale wiesz, dobrze wykorzystała sztuczną inteligencję. Tak, ale o powodzeniu biznesu nie decyduje ilość osób zatrudnionych w organizacji, tylko to, co firma robi i w jaki sposób robi i jak na tym zarabia, albo ile jak na tym zarabia. Ja znam firmy bardzo małe, niewielkie, które naprawdę całkiem dobrze radzą sobie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie, nie wiem, funduszy, sprzedaż swoich produktów, usług. Ale są firmy, jak na przykład kwiaciarnia prowadzona przez jedną osobę, która no, z pozoru w ogóle nie ma nic do automatyzacji. Paradoksalnie bardzo dużo ma i może zautomatyzować, ale tylko wyłącznie tutaj w sferze na przykład przyjmowania zamówień na bukiety kwiatów, dajmy na to. Albo zamawiania przez stronę internetową doręczenia kwiatów. Tutaj trzeba przeanalizować, co dana firma wykonuje. No, trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której hydraulik miałby wykorzystywać sztuczną inteligencję, taką stricte sztuczną inteligencję, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy na temat tego, jakie możliwości daje sztuczna inteligencja, to nawet ten mechanik czy hydraulik by sobie spokojnie z tym poradził, bo mamy wielu hydraulików, którzy nie mają na przykład żadnego doświadczenia takiego wieloletniego, więc ja nie widzę przeszkód, w którym mogliby na przykład swoim smartfonem zrobić zdjęcie jakiemuś zaworowi i na ekranie wyświetliłaby się instrukcja, jak ma odkręcić taki zawór. To jest właśnie sztuczna inteligencja. Albo jakie są najczęstsze przyczyny jak gdyby usterek czy awarii, tak? Dokładnie. W takich rozwiązaniach. Tak, dokładnie tak. Natomiast to jest zupełnie inne myślenie, tak? Tutaj musi być burza mózgów, musi być tutaj takie podejście kreatywne i tutaj warto sięgnąć po metody design thinking, które umożliwiają jakby przeanalizowanie możliwości. My tak naprawdę nam się wydaje, że nic nie możemy automatyzować, bo klient jest przyzwyczajony, tylko że tak naprawdę klient się cały czas zmienia. Mamy pokolenie już Z, która chce rozwiązania tu i teraz. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, gdyby młode pokolenie Z miało czekać 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. No przecież oni po 10 dniach mają problem z zapamiętaniem, co było 10 dni temu. No może przesadzam, oczywiście i przejaskrawiam, ale no mamy takie pokolenie, a nie inne. No musimy radzić sobie, musimy działać szybko i ta sztuczna inteligencja rzeczywiście może nam pomóc. Z drugiej strony sztuczna inteligencja to nie tylko te systemy, roboty, które z nami rozmawiają, to również narzędzia, które mogą nam pomagać w pracy. Tak jak systemy CRM, które podpowiadają nam o tym, że powinniśmy się skontaktować z jakimś klientem. No sztuczna inteligencja może nam przypominać na podstawie różnych algorytmów, które gdzieś tam głęboko sobie w trzewiach tego systemu zaszyliśmy, przypominać, że słuchaj, klient A, B, 10, 15, nieważne jaki, na podstawie tego, co z historii jego zakupów, można wyciągnąć, że wkrótce będzie potrzebował części tam H, dajmy na to, czy tam D, albo Z, tak? I na podstawie tego wyrzucał informację handlowcowi, skontaktuj się z tym klientem, bo być może będzie potrzebował części Z. To jest sztuczna inteligencja. To nie bierze się znikąd, tak? To są algorytmy, to są analizy, to są godziny poświęcone na przeanalizowanie i na nauczenie, tak? Bo tak naprawdę sztuczna inteligencja, możemy mówić o zaprogramowaniu, możemy również mówić o machine learning, która sama buduje i sama uczy się, tak, machine learning, która na podstawie różnych danych, które są wtłaczane do tych systemów, podejmuje różne decyzje, analizuje je i wypluwa gotowy wynik. To jest sztuczna inteligencja. To od nas zależy przede wszystkim, do czego ją będziemy wykorzystywać. Musimy się po prostu przełamać i przemyśleć i pomyśleć do tego problemu, podejść bardzo kreatywnie, w bardzo niekonwencjonalny sposób i wygramy. No to też właśnie a propos tego chciałem też zapytać, bo kto zatem nie tyle może, czy kto twoim zdaniem boi się sztucznej inteligencji? No bo właśnie mówiąc o tym, o czym przed chwilą mówiłeś,
może się okazać, że jednak są pewne grupy, nie wiem, czy to biznesu, czy w ogóle ludzi, które tejże sztucznej inteligencji się po prostu boją, mogą ją też opóźniać i tak dalej, bojkotować. Wiesz, myślę, że boją się ci, którzy mają takie przeświadczenie, że ta sztuczna inteligencja przyniesie więcej minusów niż plusów. Takim doskonałym przykładem są chociażby call center, w którym część menadżerów uważa, że klienci nie są gotowi jeszcze do komunikacji z robotami. Podczas gdy ja wielokrotnie przesłuchując rozmowy wykonywane przez roboty, słyszę w rozmowach, że klienci naprawdę nie mają problemów z tym. Dziś jak jest jeszcze takie przeświadczenie, że klient, który rozmawia z robotem, nie zostawia swoich emocji, nie przekazuje, nie można mu czegoś dosprzedać. No rzeczywiście, roboty nie są jeszcze na takim etapie, żeby potrafiły dosprzedawać, wyczuwać intencje, takie ukryte intencje klientów, no ale z drugiej strony mamy też roboty, które już te intencje potrafią rozpoznawać w oparciu o zupełnie inne dane. Takie dane, których telemarketer czy my sami jako handlowcy nie jesteśmy w stanie przeanalizować. Gdzieś tam podskórnie coś te systemy wyczuwają, analizują dane i na podstawie tego wyciągają wnioski, tak? Więc boją się szczególnie ci, którzy boją się na przykład utraty pracy. Nie mają powody do tego, aby się bać. Boją się również ci, którzy uważają, że sztuczna inteligencja do niczego nie jest im potrzebna. Ale boją się na tej zasadzie, że skoro mi jest niepotrzebna, to ja się nie tyle boję, co po prostu nie będę się w ogóle tym zajmował, zaprzątał sobie głowę. I tu jest cały problem. I rzeczywiście mamy też do czynienia również z takimi sytuacjami, że jesteśmy też uodpornieni na sztuczną inteligencję, bo też tacy są menadżerowie. A dlaczego uodpornieni? Bo już mieli do czynienia z kimś, kto wmawiał im, że chatbot, taki klikalny na Facebooku, to jest sztuczna inteligencja. Zainwestowano potężne pieniądze, ale ta sztuczna inteligencja nie była jeszcze na tyle rozbudowana, aby być tą sztuczną inteligencją. Ktoś po prostu zrobił marketingowy buzzword i po prostu przykleił taką łatkę do danego produktu, że jest sztuczną inteligencją zeszyta, tak? Nie ma takich systemów, które byłyby perfekcyjne, tak? Sztuczna inteligencja jest dopiero technologią budowaną, ciągle doskonaloną. Ona się uczy. W związku z tym, nie ma czegoś takiego jak doskonała sztuczna inteligencja. Bo jeszcze tym Adamem i Ewą nikt nie został, tak? Nikt też nie sprawił, nie zaprogramował w komputerze Adama i Ewy. Nie ma co ukrywać. Jeszcze to nie jest ten etap. Właśnie, ale też z drugiej strony, wiesz, tak się zastanawiam, bo wspomniałeś o tym, że roboty nie wyczuwają intencji. To taki trochę słaby argument, mam na myśli, że nie twój oczywiście, ale w kontekście, że tych osób, które się boją, bo tak między nami mówiąc osoby, które dosprzedają nam coś na, nie wiem, załóżmy stacjach paliw czy w innych miejscach, pytanie jest, czy one odczuwają intencje, czy one po prostu robią to, co im kazano w jakimś stopniu, prawda? Czyli podchodzimy kupując, już niech będzie ta stacja paliw, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby było jasne, ja tego w żaden sposób nie oceniam, tylko tak bardziej jako przykład, że przychodzimy i mówimy, że tutaj jest dystrybutora czwórki, tyle i tyle tam, paliwo, czy to pani nam mówi ile i za chwilę pyta, a czy może płyn do spryskiwaczy, tak? I właściwie ona nie pyta, a nie patrzy na pogodę w ogóle, nie, wiesz, ma do sprzedać i już, więc wiesz, czy tam jest intencja, nie, tam jest po prostu biznes i tyle, a może ktoś powie, ach, tak, ma pani rację, bardzo dziękuję, tak, chętnie. Tak, bo to nie pada pytanie zbyt często, a może frytki do tego. Tak. Rzeczywiście, masz rację. Natomiast menadżerowie sprzedaży zajmujący się doskonaleniem jakości obsługi klienta bardzo często mają, trochę bym powiedział, mylne pojęcie o swoich pracownikach, nie do końca ich znają. Wiesz, jeżeli mamy do czynienia z rzeszą 10 tysięcy pracowników, jak w przypadku stacji paliw, jakiejś tam sieci powiedzmy, to trudno jest, żeby ten menadżer sprzedaży analizował każdego sprzedawcę, czy on działa intuicyjnie, czy też nie. On po prostu ma wyuczone mechanizmy, umiejętności miękkie, takie trochę wykształcone, ale nie jest intuicyjnym sprzedawcą. On nie wyczuwa intencji klienta na przykład po kolorze samochodu, którym jeździ, po marce, którą jeździ. On nie ma szeregu ważnych informacji, które miałyby wpływ na podjęcie jakiejkolwiek decyzji. On nie ma informacji o tym, jakie transakcje na danej karcie płatniczej wykonywał wcześniej klient, że był przed chwilką w sklepie sportowym, dajmy na to, że kupił sobie, nie wiem, obuwie do biegania. Nie ma tych informacji. Sztuczna inteligencja takie dane może pozyskiwać.
może je w różnych aspektach analizować. Tutaj nie ma żadnych przeszkód. I w tym celu na przykład w jakimś tam stopniu na to ma wpływ tej sztucznej inteligencji, rozwoju sztucznej inteligencji, dyrektywa PSS, czy PSD2, przepraszam, która jakby umożliwia wyciągnięcie tych bebechów, brzydko mówiąc, bankowości, analizy sytuacji, zdarzeń na rachunku do innych zewnętrznych, nie wiem, serwisów, dajmy na to. PSD2 to jak najbardziej umożliwia. Przy czym jest wiele rzeczy, które na podstawie różnych rzeczy moglibyśmy sobie analizować, nie wiem, technologicznych, wyciąganie danych przez API itd., itd. Tego jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. I taki szary sprzedawca na tej stacji paliw, o której wspomniałeś, no rzeczywiście nie działa intuicyjnie, nie rozpoznaje intencji klienta, który właśnie podjechał zatankować swój samochód. Sztuczna inteligencja, ta bardziej zaawansowana, czyli ta mocna sztuczna inteligencja, rozpoznaje intencje klienta na przykład po mimice twarzy, po mikroruchach, tak, twarzy, mikrozdarzeniach, więc... Po głosie mogłaby też spokojnie rozpoznawać. Mm-hmm. Tutaj ta biometria i to rozpoznawanie głosów no, jest jakie jest, no, ono cały czas jest doskonalone, ale sztuczna inteligencja może rozpoznawać twarze, witać ponownie tych samych klientów, mimo że on się nie przedstawiał. Dzień dobry, witamy ponownie, ostatnio byłeś tydzień temu, co znowu ciebie do nas wprowadza. Jest rozpoznawanie twarzy. Mamy bardzo zaawansowane nawet w Polsce technologie, które bazują o rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obrazu. Mało kto wie, ale na przykład na Politechnice Warszawskiej są prowadzone badania dotyczące rozpoznawania twarzy i anonimizacji tych danych przy analizie na przykład danych z Big Data, tak? Ale to czekaj, to jeszcze raz, proszę, to jakbyś wyjaśnił, bo ja jak gdyby, moja inteligencja nie skleiła tego. Czyli analizowania i anonimizacji, to jakby, anonimizacja, czyli... Żeby przeanalizować bardzo duże zbiory danych i żeby nie dopuścić do sytuacji, w której wyciekają nam jakieś dane osobowe, to te dane powinniśmy zanonimizować. Aby nie mówimy jak, tak jakbyś, nie wiem, miał 3 zdjęcia czy 4 zdjęcia, podrzucił monetą i wtedy wybierasz jedno z tych zdjęć i je modyfikujesz. Ale nie mówisz komputerowi, które jest zmodyfikowane. To wszystko ładujesz do systemu, do tej big data, nazwijmy to ogólnie, i tam są te dane mielone, aby wypluć nam jakiś wynik. Nie do końca wiemy, czy to jest prawdziwe, czy nie. Wiemy o tym, że coś tam zostało zmienione, ale nie wiemy co. I to jest właśnie ta anonimizacja tych danych. I na Politechnice Warszawskiej przeprowadzane są już dość zaawansowane zresztą badania, które temu celowi mają służyć. I ta technologia może spokojnie być wykorzystywana w budowaniu sztucznej inteligencji, w analizowaniu bardzo dużych zbiorów danych. To nie ma jeszcze zastosowania takiego szerokiego biznesowego, ale niewykluczone, że taką anonimizacją danych, taką analizą danych mogą być zainteresowane na przykład technologie typu firmy Google, Amazon może, bo też mają pewne systemy, które związane są ze sztuczną inteligencją. Taka anonimizacja może pozwalać nam też na wprowadzenie pewnego zamieszania, aby komputery i ta big data bardziej zaangażowana była w rozpoznawanie. Na przykład takie dane moglibyśmy wykorzystywać w komputerach z sztucznej inteligencji IBM Watson na przykład, gdzie to człowiek rzeczywiście wprowadza komputer w błąd, aby ten mógł to wychwycić, żeby się na podstawie czegoś nauczyć, na tych podstawie błędów, które zostały gdzieś tam wykryte. W tym celu służy właśnie taka anonimizacja zbiorów danych osobowych podawanych do sztucznej inteligencji. I wtedy nie możemy mówić o tym, że sztuczna inteligencja wykrywa nasze dane, wykrada nasze dane, tak? Okej, rozumiem. No to dzięki, bo teraz już jest dla mnie to jasne. A w związku z tym, bo wspomniałeś o call center, jak gdyby tutaj na tym znasz się absolutnie najlepiej wśród osób, które ja znam, i w związku z tym właśnie o call center, a właściwie też trochę i o outsourcing z tym związany, chciałbym Cię popytać i zapytać o jedną rzecz, ale to w takim razie myślę, że króciutka przerwa też nam się przyda. Do usłyszenia za chwilkę. Wracając do call center, takie pytanie, czy outsourcingowe call center
myślą na poważnie, to znaczy zgodnie z twoją wiedzą i też doświadczeniami właśnie o sztucznej inteligencji. Jak ty to dzisiaj widzisz, odbierasz? Ale mówimy o polskim outsourcingowym call center czy zagranicznym? No wiesz co... Pozostawiam pytanie bez odpowiedzi, bo doskonale wiemy, o jakie call center myślimy. Rzeczywiście, natomiast rzeczywiście tak. Jeżeli chodzi o outsourcing w Polsce, to jest problem z tym, żeby wejść na pole sztucznej inteligencji na poważnie w outsourcingowych call center. Są oczywiście przymiarki, natomiast outsourcingowe call center, musimy o tym zapamiętać jedno, że są w niektórych sytuacjach na etapie wprowadzania wideopołączeń. Dla niektórych jest to absolutna nowość. Z drugiej strony ta sztuczna inteligencja rzeczywiście gdzieś tam kiełkuje w outsourcingowych call center, niektóre się może i zastanawiają, natomiast z rynku nie ma zapytań z drugiej strony o sztuczną inteligencję w outsourcingowym call center, a skoro nie ma, to outsourcing uważa, że nie ma. Ale wiesz, czym o smartfony też nie było i o te tablety też nie było zapytań. No tak, no ale trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w którym call center bazuje na tabletach. Ale nie, mam na myśli, że wiesz, ta idea w kontekście, że jak nie było zapytań o tablety, to nie znaczy, że Steve Jobs się tym przejmował, tylko po prostu je zrobił, wiesz o co chodzi i nagle Ale oczywiście, tak, bo trzeba słuchać tego końcowego klienta, a nie biznesu, który do nas zwraca się, tak? No jeżeli taka historia z outsourcingowym call center i wideopołączeniami. Nie ma czemu, nie ma po co czekać na zapytanie z rynku, tylko trzeba po prostu temu rynkowi powiedzieć, że mam taką możliwość techniczną. A dopiero później, tak jak to jest w przypadku startupów, rozwiązywać problem, który został zgłoszony. Najpierw mówimy, że dany produkt mamy, a dopiero później, jak już znajdziemy chętnego, który jestem zainteresowany, robimy test, robimy wdrożenie. Dokładnie. Najwyżej się sparzymy, tak? Ale z drugiej strony, na podstawie tego zdobędziemy jakieś doświadczenie we wdrażaniu tego typu projektów. I tak naprawdę na rynku wygrywa ten, kto jest pierwszy, a nie ten, kto mówi, że coś ma i nic kompletnie z tym nie robi, albo w ogóle milczy i nie odzywa się, tak? Więc jeżeli mówimy o outsourcingu, który czy myśli poważnie, czy niepoważnie, myśli o sztucznej inteligencji, to się, powiem tak, przygląda, nic więcej. A jeżeli chodzi o outsourcingowe zagraniczne call center, no to rzeczywiście trochę jest więcej tam zainteresowania. Ja znam pewne call center w Stanach Zjednoczonych, które na poważnie myśli o sztucznej inteligencji, tam są już pewne algorytmy wprowadzone sztucznej inteligencji, bo call center samo w sobie nie będzie wprowadzał sztucznej inteligencji, będzie wprowadzała firma, która dostarcza technologię do tego call center. I jeśli dana technologia, dany producent oprogramowania do call center nie ma żadnych elementów w sobie zeszytych sztucznej inteligencji, to nie ma mowy o tym, żeby outsourcing wykorzystywał sztuczną inteligencję. On może sobie do zadań back-office'owych organizować, może sobie analizować dźwięk, może analizować nagrania, ale to wszystko kosztuje. On raczej no, nie jest skłonny do zainwestowania, jeżeli bazujemy na rynku, który jest no, bardzo niskomarżowy, bo outsourcing call center w Polsce jest dość niskomarżowy, jeżeli chodzi o przychody. Zagranica coraz poważniej do tego podchodzi, Polska dopiero obserwuje. No ale to z drugiej strony też mogą być, czy też tak jak mówisz, w Stanach Zjednoczonych próby. Co prawda będzie problem oczywiście z językiem, no bo to jest tam anglosaski język, a polski język, to wiem, że to jest zupełnie inna fonetyka i tam wiele innych rzeczy, ale z drugiej strony mogą się pojawić też w takim razie gotowe rozwiązania dla outsourcingowych call center, czyli wiesz, tak ale samo jak dzisiaj, prawda, dzisiaj call center nie produkuje swoich telefonów, już tak bardzo to upraszczam, do dzwonienia, tak, rozwiązań, tylko je po prostu zapożycza, bierze sobie. I z nich korzysta. Tak, tak. Dokładnie. Więc co? Tutaj, rzeczywiście tak naprawdę outsourcing będzie wykorzystywał te sztuczne inteligencje w momencie, po pierwsze, że będzie mieć zapytania z rynku, mówimy tutaj oczywiście o Polsce, ale z drugiej strony moim zdaniem outsourcing powinien jak najbardziej podchodzić do tego poważnie, bo wiele rzeczy, które aktualnie dzieją się w outsourcingowym call center, moglibyśmy zautomatyzować bez jakichś konsekwencji bardzo, nie wiem, utraty klienta i tak dalej. Wiele outsourcingowych call center przecież bazuje na pewnych procesach, które są wewnątrz organizacji, które mogą być analizowane. No nawet głupie takie stawianie pieczątek na dokumentach, że wpłynęło, też może być zautomatyzowane. Możemy przecież to wrzucić do podajnika. No oczywiście musimy wyposażyć w sprzęt, ale on może obstemplować nam informacje, możemy je etykietować, tak, możemy nadawać kody kreskowe. To też może robić komputer. Tutaj nie ma problemu. Człowiek jest takim najmniej istotnym tym elementem, powiedział, związanym z tą automatyzacją. Z drugiej strony jest on bardzo mega istotny, bo tak naprawdę człowiek układa te algorytmy,
tego komputer nie robi. To programiści robią, to robi człowiek. Tak, z drugiej strony też jest kwestia tego strachu znowu. Można by do tego wrócić, że wiesz, że ktoś straci pracę, że ktoś nie będzie mógł, że ktoś czegoś nie zrobi. Więc to ale też wiesz co, ale tutaj wchodząc w słowo, istnieją w Polsce nawet już opracowania, które wybitnie dowodzą, że w momencie, kiedy dojdziemy do sytuacji sztucznej inteligencji, to sztuczna inteligencja odbierze pracę ludziom, ale jeżeli mamy do czynienia z na przykład 1000 etatów, to zmniejszy się zatrudnienie o te 1000 etatów, ale w te miejsce powstanie 1290 nowych etatów. Co masz na myśli, w jakim sensie? Czyli co, nowe zawody, tak? Tak, jedne znikną zawody, musi nastąpić przebranżowienie i powstaną nowe zawody. I tutaj nawet ostatnie analizy czytałem bodajże Ministerstwa Cyfryzacji i Sztucznej Inteligencji, które bardzo ciekawie jest to sformułowane, ponieważ ministerstwo twierdzi, że sztuczna inteligencja w Polsce musi się rozwijać, budowana musi być przez Polaków, bo jeżeli nie będzie budowana, to będziemy kolejną montownią, kolejnym takim państwem, w którym się składa po prostu samochody, czy tam różne inne elementy. Mhm. My aktualnie jako Polska jesteśmy producentem, dostawcą baz danych do sztucznej inteligencji tworzonej na Zachodzie. My w Polsce sztuczną inteligencją zajmuje się, nie wiem, może ze 20, może z 50 firm. W Stanach Zjednoczonych aktualnie i oficjalnie tylko i wyłącznie badaniami sztucznej inteligencji zajmuje się ponad 700 podmiotów. Więc widać tutaj kolosalną różnicę. Więc no nie możemy się stać krajem, w którym będziemy po prostu montownią. My musimy sami dbać o to, aby sztuczna inteligencja powstawała w Polsce. Chwała za to, że mamy firmy działające w Polsce, które zajmują się sztuczną inteligencją. Nie wiem, firma Voistel, firma producent Iwony, co prawda kupiony przez Amazona, ale mimo wszystko jest to spółka polska. No mamy szereg jeszcze innych podmiotów, które bardzo poważnie podchodzą do sztucznej inteligencji, do chatbotów, do analizy głosu itd., itd. My jesteśmy tak zapatrzeni na Zachód, że często zapominamy o tym, że mamy jeszcze po swojej prawej stronie Wschód. Nie kupujemy tam technologii, nie patrzymy, a tam też się rozwija sztuczna inteligencja. Na przykład doskonałym przykładem jest Huawei, który w swoich telefonach ma zaszytą sztuczną inteligencję. Rzeczywiście ja sam osobiście mam telefon Huawei, w którym w momencie nakierowania telefonu na słońce od razu mi pokazuje, jak powinny być wyglądać ustawienia, od razu zmienia mi ustawienia takie, aby te zdjęcie tego słońca, na przykład zachodzącego, było jak najlepszej jakości. Gdy miałem inny telefon, to kompletnie było niemożliwe. Dzisiaj po prostu telefon sam wykrywa obiekt, na który jest skierowany i robi takie zdjęcia, jakie no, nie powstydziłby się dobry fotograf. To jest właśnie sztuczna inteligencja. No tak, oczywiście, to jest też jak gdyby tych opcji, bo tutaj mówimy troszkę też o rozrywce właściwie, prawda, chociaż dla niektórych to wcale nie musi być rozrywka, bo ktoś na przykład prowadzi bloga podróżniczego i dla niego zrobienie dobrego zdjęcia to jest kwestia być albo nie być. Oczywiście. Mam na myśli, że no ileż tych zachodów słońca w jednym miejscu można oglądać, czasami jeden na przykład, bo, tak. Bo w danym miejscu się jest tylko 24 godziny, nie? Albo na przykład 2 godziny. No oczywiście. I albo się zrobi dobre zdjęcie i się zarobi pieniądze, lub też nie. Więc oczywiście to też może być praca. A o tych outsourcingowych call center rzeczywiście, wiesz, jak gdyby tutaj warto wspominać, bo z jednej strony dużo się mówi o tym, że w ogóle słuchawki już nie będą potrzebne i tak dalej. Ludzie, wiesz, ja to wiem z cold callingu, tak, którego z kolei, między nami mówiąc, gdybym opierał biznes na tym, co mówi rynek, to ja nie powinienem robić tych szkoleń. Oczywiście. A tylko w listopadzie miałem 13 dni z rzędu szkoleniowych, z rzędu 13 dni roboczych, po prostu łącznie z wyjazdem na wyspy, gdzie cały czas szkolę i jakoś nie widzę tego, że ludzie nie potrzebują cold callingu. Oczywiście. Ale podobnie jest być może z właśnie sztuczną inteligencją, nie dlatego, że ludzie jej nie potrzebują, tylko jak z tymi żarówkami, wiesz, samych swoich, bo nie znają. Mhm. Bo w takim razie ten prąd w tej chwili wtedy służył tylko do żarówki, a dzisiaj nie wyobrażamy sobie bez niego życia. A to jest więc dokładnie wiesz, tak samo jak z ostatnim pomysłem związanym z redukcją elektrowni wiatrowych. No, elektrownia wiatrowa od dawna jest uważana za najczystsze źródło pozyskania energii elektrycznej. No się okazuje, że w Polsce do chyba 2040 roku mają kompletnie wszystkie zniknąć elektrownie wiatrowe. Nie rozumiem kompletnie tego w momencie, kiedy naprawdę no, bardzo ciężko nam jest oddychać smogiem. Szczególnie w dużych miastach ten smog po prostu
przesiąkamy nim, tak? I w momencie, i to wszystko jest efekt spalania węgla, tak? Ja oczywiście, no nie mówię, że górnictwo jest nam niepotrzebne. Oczywiście jest ono potrzebne, natomiast nie powinniśmy bazować tylko i wyłącznie na węglu, tak? Jeżeli my mówimy teraz o sztucznej inteligencji, a nadal trzymamy się tego uparcie węgla, no to coś z nami jest nie tak, no. Coś nie poszło w niedobrą stronę. Jest zresztą ostatnio emitowany taki serial na Netflixie 1983 i tam ostatnią recenzję taką bardzo ciekawą przeczytałem. Mówimy o własnym systemie telekomunikacyjnym, o bombach atomowych, o wszystkich tych innych rzeczach. Mówimy o tak zwanej traszce. Jeżeli ktoś oglądał Netflixowy serial, to polecam. Jeżeli nie, to polecam. Jeżeli oglądał, no to już wie, czym jest traszka. I mówimy o czymś takim, natomiast policja nadal, czy tam milicja, no bo to wtedy milicja, jeździ żukami zwykłymi, tak? I to jest właśnie takie niepojęte dla odbiorców, ale rzeczywiście cała technologia idzie naprzód, więc to nie ma mowy o tym, że my się jako Polscy cofamy do elektrowni węglowych. Mówimy, że jest tak super, ściągamy węgiel ze wschodu i na tym się i mówimy, że jest super, tak? No, to nie, to, nie w tą stronę wszystko zmierza. Z drugiej strony mówi się, że najbardziej trujące elektrownie węglowe są w Niemczech, tak? Czyli największe i najbardziej trujące dwie akurat tam, więc no, wiemy, że od niego ciężko odejść, ale z drugiej strony mało inteligentnie odchodzimy od inteligencji, więc wracajmy do niej. Tak, ale wiesz, kopalnie to bardzo blisko jest krzem, a krzem to jest jednak podstawa technologii komputerowej sztucznej inteligencji, więc ta jednak źródła kopalnia... Inteligentnie wróciliśmy do inteligencji. Inteligentne przeskoczenie tematu było. Okej. Dobrze, zatem wiesz co, jeszcze taka jedna rzecz, bo mówimy o call center i w drugiej części będziemy mówić też o sprzedaży jako takiej, ja oczywiście będę też Ciebie w tym kierunku bardzo naprowadzał, ale z drugiej jednak strony wiemy, że są pewne gałęzie, części call center, które jak też sam potwierdziłeś, mają trochę problem z wprowadzaniem sztucznej inteligencji z różnych względów, chociażby właśnie niskomarżowości, tak, załóżmy, albo osamotnienia w tym. No a kto chce w call center, kto chce w tej branży? Kto chce wprowadzić sztuczną inteligencję? A to jest tak mega proste. Staropolsku AI. Tak, ale to jest mega tak proste pytanie i z drugiej strony tak bardzo odpowiedzialna odpowiedź, że no jednak trzeba powiedzieć, tak naprawdę sztucznej inteligencji są dwie jakby obszary, tak? Są dwie jakby osoby, czy też instytucje, które mówią o tym. Pierwsza sztuczna inteligencja, którą chcę wprowadzić, to jest oczywiście firmy technologiczne, no bo na czymś trzeba zarabiać, a sztuczna inteligencja to nowe inwestycje, nowe koszty dla firm i tak dalej, więc to jest zrozumiałe. W porządku. Ja to rozumiem, że to jest zrozumiałe, ale z drugiej strony też sztuczna inteligencja wymaga od nas rynek, czyli klienci. Chcą lepszego dostosowania, chcą większej personalizacji, chcą lepszych doświadczeń związanych z obsługą klienta. No kto ma im zapewnić? Natychmiastowe. No kto ma lepiej o to zadbać, jak nie sztuczna inteligencja, która będzie cały czas gdzieś tam obok klienta i podpowiadała mu, rozwiązywała jego problemy. Więc to są takie dwa obszary. Który najważniejszy jest? Trudno jest rozsądzić. Wydaje mi się jednak, że tak naprawdę o wszystkim decyduje klient. Przy czym zostawiam dla naszych słuchaczy odpowiedź na pytanie, kim jest ten klient? No właśnie, to jest ta kolejna sprawa. No dobrze, zatem dziękuję Ci za te informacje, za wypowiedzi, za odpowiedzi. Ja już też wiem znacznie więcej o sztucznej inteligencji, choć skoro razem prowadzimy ten podcast, to wypadałoby, żebym tak mówił, ale z drugiej jednak strony mówię to zupełnie poważnie, dzięki, bo jak gdyby nigdy nie była mi też potrzebna. Wiesz, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy cały czas podchodzili do sztucznej inteligencji jako do narzędzia i jeżeli miałbym przesyłać jakąkolwiek innym informację albo jakieś inspirujące stwierdzenie, to na pewno warto obserwować sztuczną inteligencję, poznawać ją, lepiej rozumieć, starać się ją zrozumieć i przede wszystkim traktować ją jako kolejne narzędzie. Wiesz, parę lat temu niewielu osób mówiło o tym, że możemy wykorzystywać wideo w obsłudze klienta. Dzisiaj to nie jest nic strasznego. Paręnaście lat temu nikt nie mówił o tym, że możemy wykorzystywać media społecznościowe albo czaty do obsługi klientów. Dzisiaj robimy to sami na co dzień. Mało tego, do pozyskiwania klientów. Do pozyskiwania tak? klientów, chociażby sztuczną social media możemy do tego wykorzystywać. Tak.
w momencie, kiedy nie było Facebooka, nie było LinkedIna, no to ciężko było mówić o wykorzystaniu mediów społecznościowych, bo jeszcze czegoś takiego jak medium społecznościowe, w ogóle takiej nawet definicji nie było. Tak? Nikt o tym nic nie wiedział, tak? A parę lat upłynęło i już wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? I nie jest to nic drożnego. No tak, nie boimy tak, się tak, tych mediów społecznościowych. Ba, nawet analizujemy, jakie możemy lepiej wykorzystywać, co przykładem jest chociażby nasz jeden z poprzednich odcinków naszego podcastu, gdzie mówiliśmy o social sellingu i LinkedIn. I to był doskonały dowód na to, że jednak social selling jest coraz popularniejszy. Cold calling to samo. No, oczywiście 10 lat temu czy 15 lat temu mieliśmy do czynienia z cold callingiem, ale wówczas cold calling był, bym powiedział, troszkę nieprzemyślany i bardziej było to nowością, był taki bardziej mechaniczny, skierowany do zupełnie innego klienta. Mm-hmm. Dzisiaj cold calling jest do biznesu kierowany, no bo RODO nam zakazuje wykorzystywania cold callingu w procesie sprzedażowym do klientów indywidualnych i tylko tyle. Albo aż. Albo aż tyle, tak. A z drugiej strony okazuje się, że ja sam dzisiaj byłem na spotkaniu, których już nie robiłem od bardzo dawna, ale jakoś tak wyjątkowo też się pokusiłem, nawet z wielką przyjemnością, do jednej z sieci hoteli, którą wszyscy znamy. Wszyscy znamy na pewno, nie będę nazwy wymieniał, tylko dlatego, że wiesz, podniosłem telefon, znajdując człowieka na LinkedInie, wykonałem jeden prosty telefon. Dzień dobry, zajmuję się takimi szkoleniami, czy moglibyśmy porozmawiać? I to było tyle, co powiedziałem, bo okazuje się, że ten pan bardzo potrzebował rozmowy, dlatego że rzeczywiście poszukiwał szkoleń, tak? Mimo że generalnie sieci robi, mimo że mają wewnętrznych trenerów. Mówi, chcę coś więcej dla moich ludzi, bo się do tego zobowiązałem. Mhm. Więc jeżeli ktoś uważa, że jak gdyby telefony nie są potrzebne, cold calling nie działa, to na pewno działa, a z drugiej strony call center będzie też przez wiele jeszcze długich następnych lat potrzebne, bo sam wiem dzisiaj, jak mam, nazwijmy to, problem w banku, to nie wchodzę na stronę, nawet nie chce mi się. Ale są klienci, którzy potrzebują kontaktu telefonicznego jak te, czy setki Dokładnie. Innych osób, ale są też tacy klienci, na ogół młodzi, nie ukrywam tego, którzy tego kontaktu nie chcą. No, zwróć uwagę na swoich dzieci. To, czy twoi dzieci telefonują do ciebie albo do kogoś, czy drogi słuchaczu, twoje dzieci telefonują do ciebie? No chyba, że potrzebują jakiejś gotówki, tak? I wiedzą doskonale, że odbierasz telefony. Ale z drugiej strony między sobą komunikują się przez kanał wideo. Już to nie są kanały typu SMS tekstowe, tak jak my robiliśmy tam, w pewnym momencie podejrzewam. A dla nas już teraz lenistwo jest i wolimy zadzwonić i porozmawiać niż wysyłać SMS-y. Tak, natomiast tak, w przypadku młodych osób jednak mimo wszystko króluje wideo. Jeżeli mamy do czynienia z call center, który jeszcze nie jest na etapie wideo, no to powinniśmy to jak najszybciej zmienić, bo pokolenie nam rośnie. Wkrótce wejdą ci wszyscy młodzi ludzie na rynek i zaczną nam potrzebować obsługi klienta poprzez kanał wideo. I gdzie będziesz, drogi słuchaczu, outsourcingowy call center, jeżeli klienci będą tego oczekiwać, a ty sam nie będziesz w stanie tego spełnić, zrobi to twoja konkurencja, a konkurencja nie śpi. Tak mówią, więc bądźmy tymi, co nie śpią, czyli dobrą konkurencją w tej materii i nie prześpijmy sztucznej inteligencji w jej wprowadzenie, a przynajmniej trzymania ręki na tym inteligentnym pulsie. Dobrze, zatem cóż, dzisiaj tyle, czy coś jeszcze chciałbyś dodać? No ja bym chciał tylko powiedzieć jedno, zapraszam na drugą część, punktualnie dzisiaj o godzinie 15 spotykamy się w drugiej części podcastu K2, żeby nie zapomnieć i nie zapraszać. Także no to dobrze. To jak już wszyscy będziecie Państwo po pracy, to zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka. Dokładnie tak, to mamy jeszcze parę godzin wobec tego na nagranie tego drugiego, no bo w sumie dopiero 6 rano, więc jest czas. No jest po 6, już jest po 6, jest prawie godzina 7, jak widzę. A prawie 7, więc o 15 spotykamy się ponownie. Do usłyszenia, trzymajcie się, miłego dnia. Miłego dnia, do usłyszenia.